Bardzo się cieszę, że zaszczyci nas Państwo swoją obecnością i przyjęli zaproszenie na ostatnie wydarzenie w ramach projektu Przystań Kultury. Ostatnie, ale moim zdaniem jedno z najważniejszych, bo w kulturze, tak jak w życiu, często nie doceniamy tego, nie dostrzegamy tego, to co jest najbliżej nas, a Andrzej Barański jest właśnie taką osobą. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Weronika Waszkowicz-Nasterna. I dosłownie w ostatniej chwili szczęśliwie dojechał do nas pan Łukasz Maciejewski. I to właśnie pan Łukasz Maciejewski zauważył, że kino Andrzeja Barańskiego ma oprócz wielu pięknych cech, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, jedną z tych najważniejszych. Kino Andrzeja Barańskiego i sam Andrzej Barański łączy ludzi. I to jest właśnie ten fakt, bo z Weroniką połączyły nas spotkania, które realizowaliśmy w ubiegłym roku. W zasadzie było ich chyba 6, bo rozpoczęliśmy od Rafała Zawieruchy, Ewy Dałkowskiej, Bernadety Machały-Szemińskiej, Joanny Brodzik, Andrzeja Pądowskiego. I te wszystkie spotkania właśnie oscylowały i tą główną osią był Andrzej Barański. To były fantastyczne rozmowy, z którymi cały czas można się zapoznawać na naszym kanale YouTube. A dzisiaj połączy nas pan Andrzej Barański właśnie z Łukaszem Maciejewskim, fantastycznym krytykiem filmowym i teatralnym, ale osobiście też myślę, że przyjacielem Andrzeja Barańskiego. To co? Ja zostawiam Państwa z naszymi wspaniałymi gośćmi. Po tym spotkaniu zapraszam na film Parę osób mały czas. Bardzo dziękujemy Iwono przede wszystkim za zaproszenie. Myślę, że tutaj mówię za nas oboje. Tak, tak. Powiedziała już Iwona o tym, że Łukasz jest oczywiście fantastycznym krytykiem filmowym, a dzisiaj bym powiedziała, że jesteś niestrudzonym wędrowcem. Zacznijmy od przygody we Włoszczowej, bo mieliśmy pewne utrudnienia, ale tutaj kierowca Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury nas uratował, stanął na wysokości zadania i Łukasz dotarł. Tak, tak. Dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, bo jestem chyba jedynym na tej sali, który po raz pierwszy jest w Pińczowie i to tak prosto z samochodu, no ale zamierzam wszystko wyoglądać, bo już jestem zachwycony. Jak tutaj dojeżdżałem i widziałem te górki, urok znany z filmów Andrzeja Barańskiego i z opowieści Andrzeja Barańskiego, więc niezmiernie się cieszę, że udało mi się dotrzeć. Ja istotnie dzisiaj jechałem do Państwa aż z Wrocławia, i we Włoszczowej, do Kielc miałam dojechać, i we Włoszczowej pojawiła się informacja, że jak zwykle coś się zepsuło i 80 minut opóźnienia z możliwością zwiększenia tego opóźnienia. Pani Iwona zareagowała natychmiast, rozsądnie i tak jak powinna dobra gospodyni wydarzenia kulturalnego. Proszę. Ja proszę wysiąść z tej Włoszczowej i my po pana przyjedziemy. Wysiadłem w tym legendarnym dworcu, bo pamiętacie państwo tą sytuację, że tam się ekspresy Pendolino nawet przez jakiś czas się zatrzymywały na dworcu Włoszczowej. Dworzec Włoszczowej jest zupełnie pusty, była otwarta toaleta, wielki drewniany krzyż i cztery plastikowe krzesełka, no ale były te cztery plastikowe krzesełka, więc grzecznie na nich poczekałem. Pomodliłem się, żeby dotrzeć na czas, no i jestem. Dzień dobry. A no i brawa dla pana Leszka, rzeczywiście, bo tutaj szarżował, ale bezpiecznie, no i dojechaliśmy. Teraz już tylko wygodna kanapa i fantastyczne towarzystwo, z czego się, drodzy państwo, bardzo cieszę. Nawet nie wiecie, jaka to jest przyjemność, kiedy można spojrzeć komuś prosto w oczy po tej całej serii spotkań online. Oczywiście można być emocjonalnie blisko, ale takie spotkania osobiste mają jednak wyjątkową wartość. I od razu zachęcam do tego, żeby państwo się czuli pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania. Można się oczywiście zasłuchać, ale też zachęcam, żeby zadawać pytania, dzielić się swoimi wrażeniami i emocjami. To jest nasze wspólne spotkanie. Ja powiem, że to jest wyjątkowe popołudnie, tak sobie zaprogramowałam ten dzień, bo będzie trochę o elementach poezji w prozie życia. Moment zatrzymania i uważności. To jest chyba coś, co jest kluczowe w odbiorze twórczości pana Andrzeja Barańskiego. Dla mnie osobiście spotkanie z Andrzejem Barańskim to jest takie bardzo ważne przypomnienie, że żyje się na co dzień, a nie od święta. I on właśnie tę codzienność umiłował, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ale zacznę oczywiście od przedstawienia Łukasza. Z jednej strony krytyk filmowy fantastyczny, krytyk teatralny, wykładowca, filmoznawca.
juror wielu konkursów filmowych, ale dla mnie, Łukasz, tak najbardziej pasuje mi taka łatka do ciebie, że jesteś po prostu chodzącą miłością do kina. Przypomnę też oczywiście o twoich książkach, tak żeby państwo mogli sobie kontynuować w domu, później spotkanie z Łukaszem Maciejewskim. Wszystko jest lekko dziwne, czyli rozmowa z Jerzym Radziwiłowiczem. Aktorki spotkania, aktorki portrety, aktorki odkrycia, to są takie książki cegły na długie jesienne i zimowe wieczory. Ale przywołam jeszcze wśród wielu twoich prac Koniec świata wartości, bo to jest książka, która powstała przy współpracy z Krystianem Lupą, a Krystian Lupa był na jednym roku, z tego co pamiętam, z Andrzejem Barańskim. Powiesz trochę więcej? No, z przyjemnością. Krystian Lupa to jest, myślę, że nie tylko w skali Polski, ale na pewno Europy, a podejrzewam, że też świata, jedno z najznakomitszych nazwisk teatralnych, właściwie wizjoner teatru współczesnego, o możliwość pracy czy spotkania, z którym walczą największe instytucje teatralne na świecie i w Europie zwłaszcza. I jego marzeniem było, żeby być reżyserem filmowym. Dostał się na reżyserię filmową, to był taki niezwykły rok, na którym byli Zbigniew Rybczyński, późniejszy laureat Oscara za tango, Felix Falk, autor Wodzireja, Ryszard Bugajski, autor Przesłuchania i Andrzej Barański, wasz Andrzej Barański. I panowie się bardzo zaprzyjaźnili ze sobą do tego stopnia, że Lupa zagrał w etiudzie Barańskiego główną rolę, jedną z pierwszych. I no, był postacią też szalenie wyróżniającą się, kolorową. To były czasy rozkwitu hipisów i ideologii hipisowskiej i Krystian Lupa do tego grona przynależał. Notabene widziałem krótkometrażowy film, w którym Lupa też zagrał, norweskiego reżysera, na filmówce studiują studenci z całego świata. Ten film nosił tytuł Czkawka, a wspominam o nim dlatego, ponieważ hipisa zagrał ówczesny hipis, znany państwu z kompletnie innej roli, naprawdę jest w tym filmie, czyli Ryszard Terlecki niejaki. Zwany wówczas, Boże, on miał jakiś taki pseudonim, pies, tak. No to taki narkotykowy odląd, mówiąc wprost. Myślę, że nie byłby szczęśliwy, gdyby ktoś na YouTube'a wrzucił ten fragment z psem. Ale wracając do Lupy, został wyrzucony z uczelni za brak talentu, przynajmniej tak oficjalnie. Brzmiał werdykt Wandy Jakubowskiej i wpadł w głęboką depresję. To było dla niego wielkie nieszczęście, ale myślę, że dla miłośników teatru, zwłaszcza to jest wielkie szczęście, że go wówczas wyrzucili z uczelni. I ma taki bardzo czuły i serdeczny stosunek do pana Andrzeja Barańskiego. Śledzi jego twórczość, oczywiście wzajemnie również. I doszło do takiego, teraz to ja byłem, można powiedzieć, łącznikiem, bo na promocji książki, o której wspominałaś, Koniec świata wartości, panowie się spotkali, bo pan Andrzej przyszedł na tę promocję. Było takie wzruszające. Nie wiem, czy po latach, bo podejrzewam, że się widywali od czasu do czasu, ale dla mnie wzruszające, dwóch ważnych dla mnie twórców. Powiedziałeś, że byłem wyrzuconym ze szkoły filmowej. Pan Andrzej Barański też wspominał, że było ryzyko, że zostanie wyrzucony, ale uratował go jego opiekun Janusz Majewski. Zresztą to chyba było bardzo wzruszające, bo to Janusza Majewskiego otrzymywał platynowe lwy. To była ceremonia wtedy w Kinie Kultura, bo pandemiczna, więc nie w Gdyni. I też Janusz Majewski zawsze podkreślał to, w co potem Andrzej Barański bardzo mocno wierzył i co bardzo często powtarza, że mamy prawo do osobności, nie musimy być jak wszyscy. Kocham to zdanie. Powiem państwu, że gdy napisałam do Łukasza i później z nim rozmawiałam telefonicznie, żeby sobie tam przegadać jakieś tematy, Łukasz mówi, możesz mnie pytać o wszystko i napisał jeszcze w mailu coś takiego odnośnie Andrzeja Barańskiego, mój ci on. To chyba najlepiej oddaje stosunek emocjonalny. Poproszę o rozwinięcie. No ja nie wiem, no jesteśmy w naszej profesji dziennikarzy filmowych, krytyków filmowych, filmoznawców, historyków kina, bo tu się to ze sobą łączy. Mamy takie postaci, które są nam szczególnie bliskie. I to jest takie wyspy bezpieczeństwa, że zawsze gdzieś tam się odnosimy.
do nich. I to kino Barańskiego w moim przypadku pojawiło się naprawdę bardzo wcześnie. Jeszcze byłem licealistą chyba, albo na początku studiów, ale myślę, że licealistą, kiedy poznałem pierwsze filmy Andrzeja Barańskiego. I to kino jest mi najzwyczajniej w świecie bliskie, a w momencie, w którym poznałem z różnych względów, mogę rozwijać temat, ale to długo by opowiadać, a w momencie, w którym poznałem pana Andrzeja, też to myślę, że co najmniej kilkanaście lat temu, a pewnie ze 20 lat temu, i zobaczyłem, jakim jest człowiekiem, jakie to wszystko jest koherentne, jak to wszystko się ze sobą łączy i jak to kino i ta sztuka budowania świata nie w kontrze, tylko w zrozumieniu i w obronie człowieka, zaraz powiem, o co mi chodzi, to jest właśnie on, to jest ten człowiek mówiący cicho, człowiek, który nigdy nie podejrzewałbym, że może być kimś, kto, nie wiem, i taką osobą nie jest, rozpycha się łokciami, walczy o swoje, a jednak jest tym czystość, jest kultura osobista, jest inteligencja, jest poczucie humoru, bo takie jest kino Andrzeja Barańskiego, które przecież kochają aktorzy, uwielbiają grać. Nawet ci najbardziej sceptyczni wobec innych twórców w przypadku Andrzeja Barańskiego miękną serca i nie wiem, ilekroć spotykam się na przykład z Janem Fryczem, który teraz wrócił po wielu latach, zagrał w Stara kobieta wysiaduje w Teatrze Telewizji, to zawsze na hasło Andrzej Barański aktorzy jego filmów się uśmiechają, albo ci, którzy marzą, żeby się z nim spotkać, a wielu jest takich, wierzcie mi, i czekają na ten telefon, że kiedyś nastąpi od pana Andrzeja Barańskiego. No i jest mi do takiego człowieka blisko, do człowieka i twórcy, bo jedno wynika z drugiego. A to, o czym mówiłem wcześniej, polega na tym, że bohaterem kina, nie tylko polskiego, w ogóle bohaterem kina jest człowiek z problemami. Jest człowiek, nie chcę powiedzieć negatywne portrety, ale rzeczywiście, jak się patrzy też na dramaturgię, portrety osób skomplikowanych albo wręcz złych no, są dużo ciekawsze do oglądania. Jakieś rysy są ciekawsze niż wypolerowana płaszczyzna. Natomiast Barański jest jednym z tych bardzo nielicznych reżyserów, którego bohaterem jest człowiek dobry, którego bohaterem jest, nawet jeśli te komplikacje się pojawiają, bo pojawiają się zawsze w jego kinie, przede wszystkim chcę opowiadać o porządnych ludziach. To nie takie dobro unaukowione, prawda? To nie jest takie dobro na poziomie, nie wiem, i to nie jest, broń Boże, przytyk, tylko potrzebne mi jest to nazwisko, żeby Państwu pokazać różnicę, Krzysztofa Zanussiego. Tylko to jest dobro kramarza, kobiety z prowincji, to jest dobro młodych ludzi z filmu Nad rzeką, której nie ma, to jest dobro Alojzego Kosiby z Braciszka, to jest wreszcie dobro niewidomej poetki Jadwigi Stańczakowej z filmu, który będziemy dzisiaj oglądali. Powiedziałam, że też aktora, którzy czekają na telefon. Ja przypomniałam sobie spotkanie z panią Ewą Dałkowską, wymieniałeś kobietę z prowincji. I ona mówiła, że kiedy pan Andrzej Barański zjawił się w Teatrze Powszechnym, żeby zaproponować jej rolę, to ona za bardzo o nim za dużo wtedy nie wiedziała i powiedziała, że taki małomówny, z tym się chyba zgodzimy. I nagle zaczęli ją odciągać na chwilę na bok Krzysztof Majchrzak i Bronisław Pawlik. Powiedzieli jej w zasadzie jedno zdanie, ty bierz tę rolę, to jest cudofacet. I ona mi to powtarzała po latach i z tym się zgodzę w 100%. Powiedziałeś o tej cichości. Ja bym powiedziała, że Andrzej Barański jest takim człowiekiem, który nawet kiedy mówi coś szeptem, to właśnie publiczność milknie i chce usłyszeć. Jego kino nie potrzebuje krzyku, fajerwerków czy wybuchów. Dzisiaj na pewno porozmawiamy o filmie Parę osób, mały czas, który przed nami, ale bardzo jestem ciekawa, gdybyś miał stworzyć takie podium filmowe filmów Andrzeja Barańskiego, twoje trzy ukochane tytuły. Ja bym powiedziała tak, Parę osób, mały czas, Kramarz przez ciebie wspomniany i jednak Kobieta z prowincji. To jest moja trójka, bardzo jestem ciekawa twojego wyboru. No jest ciężko, bo jeżeli ktoś tak jak ja naprawdę to kino wszystkimi zmysłami
wącha i lubi i ceni. Dla mnie zdecydowanie najważniejszym filmem są Dwa Księżyce. Bo to jest po pierwsze, i może na tym podium bym poprzestał, bo wszystkie filmy, które mówisz, Nad rzeką, której nie ma, Kobieta z prowincji, Parę osób, Mały czas, Kramarz. Wszystko jest wspaniałe. Ale Dwa Księżyce może dlatego, że to właśnie wrócę do tych swoich początków. Przyjechałem, na pewno byłem wówczas licealistą, przyjechałem do Kazimierza Dolnego na festiwal, który potem zaczął się nazywać Lato Filmów. Najpierw był dyrektorem Roman Gutek, potem Grażyna Torbicka, aż do dzisiaj, ale te pierwsze edycje realizował Sławomir Rogowski. I pamiętam, że pojechałem z siostrą i jej koleżanką. Nie mieliśmy pieniędzy na jakieś hotele, więc rozbiliśmy, to dosyć upiorne wspomnienie, rozbiliśmy namiot u jakiejś pani, która się zgodziła w ogrodzie, ale za to musieliśmy kopać jej grządki. No, fantastycznie po latach, tak. No i jak kochanki, no więc chodziłem namiętnie na te wszystkie filmy. I też mam takie cudowne wspomnienia, bo pamiętam, że byłem na francuskim filmie Serce jak lód, Claude'a Sauteta, i prawie była, mało kto o tym festiwalu wiedział, po prostu prawie nikogo na tym festiwalu jeszcze wtedy nie było. I tam oglądaliśmy z Danutą Rim. Pamiętacie Danutę Rim, dzieci, mężczyźni. I ja miałem jedyną w życiu rozmowę z Danutą Rim, to była rozmowa o filmie Serce jak lód. 16-letniego chłopca i pani Danuty zachwyciliśmy się ten film i w takim wdzięcznym wspomnieniu to pozostało. I wtedy na rynku, małym rynku w Kazimierzu Dolnym, jak znacie Państwo ten film, na pewno znacie, odbyła się pokaz Dwóch Księżyców. To było jeszcze wszystko świeże, mnóstwo ludzi statystowało w tym filmie. To jest opowieść o Kazimierzu Dolnym. Kuncewiczówka, więc Maria Kuncewiczowa, przyjechali aktorzy. I to było takie przeżycie, że ja nawet po latach mam gęsią skórkę, bo myślę, że tak się czuli, nie wiem, mieszkańcy Rimini Feliniego, oglądając filmy, bo na głos wszyscy komentowali, co się wydarzyło, gdzie poszli, a kto ja tu siedzę, a przecież pamiętacie Państwo, kto tam grał, właściwie można powiedzieć, kto tam nie grał, i Krystyna Feldman, i Stanisława Celińska, i Cezary Pazura, i Anna Polony, i Jan Frycz, i Anna Szczepkowska, i Bożena Dykiel, i Jerzy Kamaz, i Anna Majker, no i właśnie gwiazda zbiór. 30 nazw, Artur Barci wspaniały, trzeba by wymienić. I rzeczywiście dla mnie to był jakiś jeden z najbardziej magicznych seansów w moim życiu. To te Dwa Księżyce. I potem ten film widziałem, tak jak ludzie uczyli się, czy znali na pamięć cytaty, nie wiem, z Misia, czy z Rejsu, to ja znam na pamięć, czy znałam, może już część zapomniałem, cytaty z Dwóch Księżyców. I to jest w ogóle, ja pamiętam, jak była też rozpisana taki bardzo poważna ankieta, iluż tam leci kina, znowu jakaś okrągła rocznica, rozpisana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi na najwybitniejsze filmy światowe i polskie, to też u mnie te Dwa Księżyce, a to trudno bardzo taką wybrać listę, nie wiem, 10 najlepszych polskich filmów, na pewno się w tej pierwszej dziesiątce, nie wiem, obok Ziemi Obiecanej, obok Matki Anno, Daniołów i innych arcydzieł pociągu zmieściły, więc to jest najlepszy dowód, jak ja bardzo ten film cenię i jak ja bardzo wysoko ten film pozycjonuję w moim filmowym świecie. Powiedziałeś na początku, że dla ciebie kino Andrzeja Barańskiego to jest taka wyspa bezpieczeństwa. Do wyspy trzeba dopłynąć, a pan Andrzej Barański kiedyś powiedział, że w zasadzie chciał być marynarzem. Powiedzmy o tej drodze, bo ty rozmawiasz na co dzień z setkami reżyserów. Każda droga jest inna. Jego mniej więcej zaczęła się w ogóle przez Politechnikę. Kto by powiedział, że ktoś, kto ma takie zainteresowania politechniczne, nagle bardzo tak mocno, humanistycznie skręci w tę stronę, chociaż sama się teraz złapię za język, bo to nie był nagły skręt. Od razu sobie przypominam Tapczan, o którym wspominał, kiedy mówił o rodzinnym domu. I kiedy odsuwał szufladę w Tapczanie, to tam były książki, a tato z takim uśmiechem mówił: o, to jest nasza biblioteka narodowa. Więc dla mnie to też jest najbardziej czytany, jeden z najbardziej czytanych reżyserów w Polsce. Powiedzmy trochę o tej drodze, od Politechniki w Gliwicach do szkoły filmowej. No, myślę, że takim prezentem dla was, dla mieszkańców Pińczowa,
jest film, który też traktowałbym jako arcydzieło, w którym najbardziej autobiograficzny film Andrzeja Brańskiego, czyli pierwszy jego film W domu. Ja znam Pinczów z tego filmu po prostu, ja doskonale, ja tu byłem wiele razy u Państwa, bo uwielbiam ten film. I tam opowiedział o sobie i to jest jego historia. Myślę, że nie wiem, podejrzewam, że może i nie wiem, jaką specjalizację pan Andrzej miał na Politechnice, ale już wtedy ciągnęło go zupełnie gdzie indziej i to, że trafił do teatru na najwyższym wówczas poziomie, że spotkał w tym teatrze przy Politechnice innego niedoszłego inżyniera, który nazywał się Wojciech Przoniak. I to on go wciągnął do teatru tego studenckiego, bo zaproponował mu najpierw zrobienie plakatów. Plakatów, tak, a potem chyba scenografii, a potem już reżyserii. I że protektorem tego teatru był nie kto inny jak Tadeusz Różewicz, i z którym no, na zawsze połączyła Barańskiego jakaś serdeczna przyjaźń. I te dwa ostatnie teatry telewizji, które być może Państwo widzieliście, a jeżeli nie, są do obejrzenia po prostu w internecie, nie trzeba żadnych kodów, opłat na stronie Teatru Telewizji, czyli mówię o Badylach i o Starej Kobiecie Wysiadującej. To są adaptacje Tadeusza Różewicza. Wcześniej zrobił Moją córeczkę wspaniałą. No i potem to, że jego droga pozornie wydaje się wyboista. Pozornie często jest też tytułowany Andrzej Barański takim outsiderem, twórcą niepopularny. On oczywiście nie jest Andrzejem Wajdą, nie jest Jackiem Promskim, nie jest Feliksem Falkiem. Kompletnie inny temperament, zupełnie inne filmy, ale sam fakt, że był w tym roku, po raz kolejny zresztą, ale to akurat ma mniejsze znaczenie, przewodniczącym jury na festiwalu w Gdyni, festiwalu, który zaczyna się gwałtownie zmieniać, tak jak w ogóle świat się zmienia i przemysł filmowy się zmienia. I w tym roku rzeczywiście, ponieważ ja tam pracuję, od 11 lat prowadzę konferencje prasowe, więc bardzo długo już pracuję w Gdyni, więc ten wiatr zmian był bardzo widoczny. I to, że właśnie Andrzej Barański był przewodniczącym jury, świadczy o tym, że to najmłodsze pokolenie rewolucyjne i chcące gwałtownych zmian po prostu szanuje tego człowieka. I myślę, że pan Andrzej może nie ma jakiejś takiej łatwej popularności, że wszyscy wiedzą, kim on jest. Myślę, że u was, bo to już usłyszałem, jest bratem tego słynnego właściciela sklepu z lodami. To jest jednym z najbardziej szanowanych twórców polskiego kina. I to, że najbardziej szanują go miłośnicy animacji za animację, dokumentu za dokumentu, teatru telewizji za teatry telewizji. No i przede wszystkim miłośnicy kina autorskiego. On nie robił szlagierów, nie był i nie chciał być Juliuszem Machulskim, chociaż filmy ma bardzo zabawne też niekiedy. Szedł swoją drogą i myślę, wbrew temu, co właśnie się mówi o Andrzeju Barańskim, Barański nigdy tego sobie nie mówił, miał ogromnie dużo szczęścia, bo przez całe lata dzięki, tu trzeba powiedzieć otwarcie, Telewizji Polskiej, która ceniła twórczość Barańskiego, dawała pieniądze na realizację tych jego unikatowych, ale zawsze niszowych filmów, których wyższość polega na tym, że się nie starzeją i są powtarzane w telewizji. I filmy takie jak właśnie Kobieta z prowincji, czy Kramarz, czy też wyjątkowy film Tabu. Ja w listopadzie mam prowadzić taką premierę po latach filmu Tabu, który jest z kolei filmem takim zadziwiającym twórczości Barańskiego, bo filmem bliskim Bergmana. Z wielką rolą Grażyny Szapołowskiej i Krzysztofa Gosztyły i wspomnianego przez ciebie Bronisława Pawlika, to ta droga, jak się patrzy na filmografię Andrzeja Barańskiego, to jest droga tytana pracy. Kilkadziesiąt filmów, wszystkie możliwe estetyki i też przy spełnionym marzeniu o realizacji wielu filmów, i tym, o czym mówiłem, takiej wyrazistej autorskiej drodze Andrzeja Barańskiego,
To jest pokaz warsztatowca, ogromnych umiejętności warsztatowych, realizacyjnych w tak różnych gatunkach filmowych, z tak rozmaitym trybem pracy, bo no, jak można porównać animację według malarstwa Dwórnika, Warzywniak sprzed paru lat z filmem takim, jaki dzisiaj Państwo zobaczycie. No, pracę filmowca ma w jednym paluszku i gdybym dzisiaj miał powiedzieć o panu Andrzeju Barańskim, to mówiłbym właśnie o takiej bardzo pełnej samorealizacji, spełnionej drodze outsidera, który jest w centrum, bo ci, którzy kochają kino, znają się na kinie, na pewno o twórczości Andrzeja Barańskiego wiedzą i są pod jej wrażeniem. Z jednej strony fantastyczny reżyser, z drugiej strony też spełniony i zakochany mężczyzna. Bardzo bym chciała, Łukaszu, żeby w naszej opowieści pojawiła się pani Albina Barańska, bez wątpienia też współtwórczyni sukcesów filmów Andrzeja Barańskiego. Jakiś czas temu w księgarniach pojawiła się taka książka, która mnie urzekła swoją prostotą, bo pokazywała, że czasami miłość może być schowana w pudełku po butach. Na odwrocie tej książki można było przeczytać, imię miała bardzo poważne Albina. Koledzy w filmie mówili Balbina. Dla mnie na co dzień była Alinką, natomiast jej ojciec nazywał ją Albinoczka. Kochałem to imię, ciepłe, wesołe, najlepiej pasowało do niej, właśnie taka ona była. Kiedy tak się do niej zwracałem, znaczyło: bardzo cię kocham, jesteś moją miłością. Byliśmy najszczęśliwszym małżeństwem na świecie. To jest taka książeczka, która się składa z karteczek zbieranych przez pana Andrzeja przez lat, pokazująca też życie filmowców, czyli takie życie w ciągłym biegu, ciągłe mijanie się osób sobie najbliższych. I pan Andrzej też szczerze powiadał, że on był zawstydzony trochę, czy publikować, czy nie, ale silniejsza od zawstydzenia była miłość do Albinoczki i chęć ocalenia tego płomiennego uczucia. Ty miałeś szczęście poznać panią Albinę. Opowiedz trochę o tym, bo każdy z nas się składa właśnie z wielkich cech, ale też z jakichś śmiesznostek, słabostek, własnego języka. Opowiedz tak, żebyśmy poczuli tę energię pani Albiny. No po cudowne, nawet znaliście Albinę, prawda? Znaliście państwo, no pani kiwa głową, na pewno tu przyjeżdżała z mężem. No była postacią nie z tej ziemi. Kiedyś rozmawiałam, też już niestety nie żyję, z taką ikoną filmoznawstwa, Marią Kornatowską, znawczynią twórczości Felliniego z Łodzi, która mówiła mi, że bez takich ludzi jak właśnie Albina Barańska, to polskie kino by nie miało takiego fermentu, takiej jakości. Ona była kolorem, też środowiskowym kolorem. Z niewielu rzeczy jestem dumny tak naprawdę, ale z tego, że udało mi się z panią Albiną, ona już się zaczynała i wtedy choroba Alzheimera, ale zrobić taki w gruncie rzeczy jedyny z nią wywiad. Ogromny wywiad o jej twórczości, dekoratora wnętrz, także scenografa i kostiumografa, ale przede wszystkim dekoratora wnętrz. A to był dorobek niesamowity. Myślę, że nawet państwo nie zdajecie sobie sprawy. Abstrahuję od Andrzeja Barańskiego, z którym zrobiła właściwie wszystkie filmy. Ale kariera Nikodema Dyzmy, Rodzina Połanieckich, Czterej pancerni i pies, znane, prawda? Filmy Wojciecha Jerzego Hasa, filmy Doroty Kędzierzawskiej, filmy Grzegorza Kulikiewicza, filmy Feliksa Falka, serial francuski o Marii Curie Skłodowskiej, film o Chopinie, Chopin Pragnienie Miłości. Kilkadziesiąt lat mrówczej pracy i zachwycający talent, o którym wszyscy mówili. Pamiętacie państwo na pewno film świetny Pora umierać z Danutą Szaflarską, który zrobiła Dorota Kędzierzawska. Wszystkim nam się wydaje, że to wnętrze, w którym mieszka bohaterka tego filmu, no to jest jakieś zaadoptowane miejsce, w którym ktoś mieszkał przez wiele lat. Otóż wierzcie mi państwo, nie, jeszcze półtora tygodnia przed zdjęciami ono było zupełnie puste, były tylko okna. Nic tam nie było. Weszła Albina ze swoim talentem, ze swoim wigorem i ona to zrobiła. I Kędzierzawska mi opowiada, że oniemiała, jak zobaczyła, tak jakby tam ktoś mieszkał 80 lat. No, przypominacie sobie państwo te bibeloty, te pocztóweczki, te rośliny, które tam są, a ono było zupełnie puste.
Była postacią niezwykłą, bo oni byli trochę, to też jest filmowe skojarzenie, jak Pat i Pataszon. Pan Andrzej, milczący, jeżeli już coś mówił, to naprawdę długo się zastanawiał, zanim to zdanie powiedzieć. I Albina, której buzia się nie zamykała, mówiąca wszystko głośno, a co trzecie zdanie, kocham cię Andrzejku, przytulała go, całowała, chodziła pan Andrzej schludny, skromny, pani Albina kolorowa, z różowymi klipsami, z wielkimi czerwonymi pierścionkami w róże kupowanymi na jarmarkach, korpulentna, wesoła, z przejmującą historią wojenną, bo była dzieckiem wojny i jako dziecko też dramatycznie przeżyła te swoje najwcześniejsze lata, bo samotnie i bez rodziców i w obozie tymczasowym, więc myślę, że ktoś, co taki dramat i taki smutek przeżył, była starsza sporo od Andrzeja Barańskiego, to tylko dlatego potem zaklinała być może los tą taką nadprogramową wesołością, radością życia. Byli istotnie niesamowitym małżeństwem. Wielokrotnie się spotykaliśmy. Mieliśmy ulubione miejsce na rynku Starego Miasta w Warszawie, zawsze na Kaczkę. Państwo Barańscy mnie zapraszali. Ale też pamiętam na przykład na festiwalu w Sandomierzu. To już było kilka lat przed tą ciężką chorobą, na którą zapadła pani Albina. Ubrała się tak, jak zwykle była ekscentrycznie ubrana, dekoratorka wnętrz, piękna pani. Wzięła mnie pod rękę i mówimy, i powiedziała mi, chodź, idziesz ze mną, bo ja chcę, żeby sobie myśleli, że jestem taka Madonna i mam takiego młodego kochanka. Więc wyobraźcie sobie państwo tę cudowną energię, ale Andrzejka kochała ponad życie. I ja pamiętam, był też taki moment, że ja często tam przyjeżdżałem do państwa Barańskich na ulicy Rentgena w Warszawie i zastanowiło mnie, że co pewien czas się pojawia na stole róża. Jeden kwiatuszek na biurku pana Andrzeja i w końcu zapytałem, okazało się, bo to jest tak po prostu pęka serce, że oni, nie wiem, co to już tego nie pamiętam, ale powiedzmy w każdy dziesiąty dzień, każdego miesiąca, w rocznicę, kiedy się poznali, sobie nawzajem po róży kupowali. I to przez kilkadziesiąt lat trwało. I w momencie, pamiętam też ten czas, jeszcze te ostatnie moje rozmowy, że pani Albina już mi trochę kojarzyła, trochę mniej, a potem już nie kojarzyła. Takie miałam poczucie, że ona była tak opiekuńcza i taka wylewna, ekstrawertyczna, że pewnie nie do końca prawdziwe, ale też przyjeżdżałam na jakieś obiady czasami do nich. No to naprawdę jest duża bliskość między mną a państwem Barańskimi była. To, że pan Andrzej sobie kompletnie nie poradzi, że w gruncie rzeczy, tak jak zresztą no, często bywa, ta żona, własna żona artysty, no wypełniała pomimo tej pracowitości, tej efektywności w pracy, wykonywała wszystkie takie codzienne, prozaiczne zajęcia za męża. Okazuje się, że nie tylko sobie poradził świetnie, ale przez chyba 7 lat był najczulszą, najwierniejszą, najlepszą pielęgniarką dla swojej żony. Tam nie dopuszczał ludzi z zewnątrz. Była chociaż z czasem coraz mniej czuła chyba, a może czuła wewnątrz siebie doskonale, najbardziej wypielęgnowaną, zaopiekowaną, nakarmioną, uczesaną, chorą na Alzheimera, jaką znałem. I to wszystko, co przez te wszystkie lata dawała ona jemu, myślę, że on oddał przez te 7 lat, kiedy praktycznie wycofał się z zawodu, nie realizował żadnych rzeczy, on się po prostu poświęcił, pan Andrzej się poświęcił dla pielęgnowania kochanej żony i to, że potem wydał ten albumik właściwie, taki czuły albumik, sam nie pisze, wspomina o tym we wstępie, nie pisze za dużo, jest enigmatyczny, jest oszczędny w wyrażaniu emocji. Zebrał, no samo to, no przecież wszyscy takie mamy te fiszki
nalepiamy na lodówkach, kup masło, daj psu jedzenie, idź na spacerek. On przez te wszystkie lata to zbierał, nie wyrzucał te karteczki od pani Alpiny, bo to są przede wszystkim takie karteczki. Są też pocztówki. Kocham cię nad życie, twoja albinoczka, prawda, mam jakieś wysyłane. Natomiast i on zrobił album, wydał album złożony z faksymile tych fiszek. No przecież to jest niesłychane. Ja nie, jak żyję, nie słyszałem, żeby ktokolwiek na świecie wpadł na taki pomysł. Więc no, taka miłość się nie zdarza. Takie są, jak się mówi, sentencjonalnie, są takie programy telewizyjne, ale taka miłość jak ich rzeczywiście się chyba nie zdarza. Bardzo, bardzo to było wzruszające obserwowanie tej dwójki. I czułe wspomnienie mam w sercu o pani Albinie, bo była jedną z najbardziej kolorowych, takich cudownych osób, jakie dane mi było spotkać się w branży filmowej, w środowisku filmowym. Gdyby Państwo chcieli znaleźć tę książkę, to jeszcze podpowiem tytuł. Moja albinoczka, która potrafiła mocno kochać. Tamtą codzienną korespondencję mogą Państwo zobaczyć. Zresztą pan Andrzej nieraz, nie dwa wspominał, że jeżeli mądrość jakaś może przyjść od świata, prowincji, gdzieś dalej, to chociażby docenienie talerza ciepłej zupy. I tam między innymi są komunikaty, gdzie pomidorową i w jaki sposób odgrzać. Łukaszu, to porozmawiajmy trochę o filmie, który za chwilę Państwo będą mogli zobaczyć. Parę osób, mały czas, zobaczyłam na Facebooku, że wrzuciłeś swoje zdjęcie. To jest film, który był realizowany w 2005 roku. Była premiera w Gdyni, potem dwa lata czekał jeszcze na dystrybucję. Rok 2007, więc trochę czasu minęło. Jak Ty trafiłeś na ten plan? Siedzisz obok Krystyny Jamby w roli Jadwigi Stańczakowej. To musiał być jakiś 2004, Boże. No 16, tak lekko licząc lat. Matko jedyna. No tak, ja już wtedy... To nie jest, nie wiem, bo się tak romantycznie wydaje, że to jest... Ty byłaś kiedyś na planie filmowym? Na planie filmowym nie byłam. To są nudy. To są nudy, bo tu się właściwie nic nie dzieje. To powtarzanie ujęć i nie jest to nic ekscytującego. Zwłaszcza jeżeli się jest na przykład dziennikarzem, a nie członkiem ekipy, która tworzy. Więc ja już od lat tego unikam, ale był taki czas, że jeździłem na plany filmowe, pisałem reportaże, a wtedy już musiałam być blisko z panem Andrzejem i też z ciekawości. Natomiast ten plan był niezwykły zupełnie. Po pierwsze, no jakieś takie smutne wątki, ale takie z kina Andrzeja Barańskiego się pojawiają. Jedyna główna rola, jedna z dwóch głównych ról, ale prawdziwie główna Andrzeja Chudziaka, wielkiego aktora, i patrzcie Państwo, jak to wszystko się ze sobą łączy, który był aktorem Krystiana Lupy, aktorem teatralnym. Zagrał w jednym z najwybitniejszych spektakli polskich XX wieku, Kalkwerk, według Bernharda z Małgorzatą Chajewską-Krzysztofik, Krystiana Lupy, ale w kinie nie występował, bo rzeczywiście był człowiekiem teatru. I pod koniec życia, jak zobaczycie Państwo młodego człowieka, ale on umarł przedwcześnie, i to niestety też jest, a właśnie Alzheimer, czyli zanik pamięci, czyli ta choroba, która 10 lat później spotkała żonę Andrzeja Barańskiego, zagrał w dwóch filmach, 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej, która zresztą zaproponowała mu tę rolę pod wpływem spektaklu Lupy, i zagrał w filmie Parę osób, mały czas Andrzeja Barańskiego, rolę Mirona Białoszewskiego. To jest jeden z najbardziej niezwykłych filmów o artystach, jaki powstał. Miron Białoszewski, lingwista, poeta, autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego, homoseksualista, postać, która stworzyła w literaturze cały kosmos językowy, bo myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że nie byłoby bez Mirona Białoszewskiego, który był pierwszy, on to jakby rodził czy wymyślał, nie byłoby zarówno Jerzego Pilcha, jak i Doroty Masłowskiej. Zresztą fanki miłośniczki kina Andrzeja Barańskiego ogromnej. Napisała wstęp do rozmowy rzeki, rzeki. Tak. Ale jak powstał ten film i jaka to jest opowieść, no to już jest cały Andrzej Barański, bo na pewno nie jest to biografia, że
Ktoś urodził się, potem chodził do szkoły, potem żył pięknie i umarł ciekawie. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Zobaczycie Państwo opowieść o Mironie Białoszewskim, ale poprzez o wiele silniejszą postać w tym filmie. I to jest jedna z najwybitniejszych ról filmowych Krystyny Jandy, która zresztą kocha ten film, uwielbia i uważa też za jedną z najwybitniejszych swoich ról, najważniejszych swoich ról. Z Andrzejem Barańskim pracowała już wcześniej. Nawet może Państwo nie wiecie, że to Barański wyreżyserował w takim bardzo, bardzo słynnym teatrze telewizji, który zrobił Andrzej Barański. Kobieta zawiedziona, Simone de Beauvoir, gdzie gra taką zdradzoną kobietę. Wielokrotnie ten spektakl był powtarzany i to też jest reżyseria Andrzeja Barańskiego. Z Edytą Jungowską i Krzysztofem Kolbergerem również. Natomiast tutaj miała zagrać zadanie bardzo nietypowo obsadził. I myślę, że gdybym na przykład kiedykolwiek, no Barański nie pyta na nikogo o zdanie, ale no kto by mógł zagrać niewidomą poetkę w depresji? No Janda byłaby ostatnią osobą, która by przyszła na myśl, prawda? Absolutnie ostatnią na liście. Że to no kompletnie nie ta aktorka, nie ten temperament, no nic, no niewidoma poetka w depresji, no nic się tu nie zgadza, prawda? On wiedział, co robi, on zawsze wie, co robi. I tak jak w horrorze Wesołych Bagniskach wiedział, że można zestawić ze sobą Ninę Andrycz i Jana Frycza, tak tutaj wiedział, że to zestawienie Andrzej Chudziak, Krystyna Janda zadziała. I dostała nagrodę w Gdyni za tę rolę. Andrzej Chudziak dostał nagrodę w Karlowych Warach. Ale za montaż, prawda, też? Tak, tak. Natomiast no, ja byłem, na plan był niezwykły, bo temperament Krystyny Jandy Państwo znacie. W jaki sposób ile ona ma energii, jak gestykuluje, jak gwałtownie się wypowiada i jak dużo nam daje dzięki tej swojej energii. No i ona nie zmniejszała tej energii na planie. Natomiast pan Andrzej zen japoński. I wyglądało to tak, że... Aha, no i to w ogóle był jakiś klimat takiej... No, plany różne, na przykład bywałem, nie wiem, na planie u Kazimierza Kuca, gdzie właściwie słowa uważane za niewulgarne się nie pojawiały. Generalnie zawsze jest dosyć głośno, nudno i niesympatycznie, a tam cisza. Wszyscy do siebie na planie u Andrzeja, prawie wszyscy u Andrzeja Barańskiego mówili per pan, per pani. No i wyglądało to tak, ja nie jestem aktorem, ale że pan mówi, panie Andrzeju, panie Andrzeju, dobrze, 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 wszystko. Pani Krystyno, bardzo ładnie. No dobrze, ale czy mamy, że... Dobrze. No, więc ja mówię sobie, to nie wyjdzie. To się nie uda. Nie ma ludzkiej siły, żeby coś takiego się udało. No i zobaczycie Państwo. No, nie wiem, on jest jakimś czarodziejem, bo on rzeczywiście, on bardzo mało mówi. Myślę, że wie, jak kogo obsadzić, dlaczego ma obsadzić. Wie, co chce zrobić. No, miał obok siebie Albinę Barańską, która wyczarowała mu to mieszkanie Mirona i Stańczakowej, teściowej, wybitnego krytyka i przyjaciela, też dzisiaj niestety bardzo chorego, i przyjaciela Andrzeja Barańskiego, Tadeusza Sobolewskiego. Tam zresztą zobaczycie takie smaczki. Kojarzycie Państwo z Grażyną Torbicką, Kocham Kino, prowadził całe lata, wybitny krytyk Gazety Wyborczej. A jego córka, która tam jest w tym filmie, Justyna Sobolewska, jest dzisiaj literaturoznawczynią, krytyczką literacką. Może ktoś na przykład pamięta nas z Tygodnika Kulturalnego w TVP Kultura. Występowałam właśnie z Justyną Sobolewską, która jako postać będzie w tym filmie, ale i Maria Janion, i Artur Sandauer, bo ten świat literacki będzie tutaj bardzo ciekawie odtworzony. Wspaniały film, rzeczywiście wspaniały film. Bardzo się cieszę, że ten film wybraliście Państwo na jakby podsumowanie tej naszego spotkania. Warto też powiedzieć, że Krystyna Janda występuje faktycznie w okularach należących do Jadwigi Stańczakowej, a mieszkanie Mirona Białoszewskiego zostało odtworzone faktycznie w bloku, w którym mieszkał, przy ulicy Lizbońskiej w Warszawie. Ja wróciłam do tego filmu po latach i powiem Ci, Łukasz, że zresztą pan Andrzej powiedział, że to jest taki film, z którym też się utożsamię, ale te dialogi, na przykład kiedy Jadwiga Stańczakowa mówi o Mironie, że on zamienia zwykłe w niezwykłe i mówi, że może to jest taka łaska przemieniania,
to pomyślałam sobie, że to też pasuje bardzo mocno do Andrzeja Barańskiego. I kiedy Miron Białoszewski mówi, z początku myślałam, że każdemu świat się uciekawia, ten jego język zresztą jest wspaniały, no a potem się okazuje, że ma po prostu więcej uwagi. I to jest, kiedy się czyta ten film, kiedy się go ogląda po latach zresztą, to jest raz, że bardzo aktualny, a dwa, że to poczucie humoru wychodzi na plan pierwszy. Tam jest tyle takich komediowych scen, ubierania chociażby samego Mirona Białoszewskiego i tylko jego takie odklejenie od codzienności, czyli to, że sama niewidoma poetka tak naprawdę ogarnia codzienność poety, który żyje trochę tak 5 centymetrów nad ziemią. No tak, tak, bo dotknęłaś, Weroniko, bardzo ważnego elementu, że no tak nie chciałbym, żeby to wypadło, że on jest taki niszowy, taki elitarny. No rzeczywiście jest, Andrzej Barański jest człowiekiem, no bo to tych kategoriach brzmi artystą z dużym poczuciem humoru. I część filmów przenika ten żywioł. No, nie nazwałbym ich komediami, bo to nie są komedie, ale film, którego, za którym zresztą tak mam nadzieję, że pan Andrzej nie usłyszy, nie przepadam, Kawalerskie życie na obczyźnie, no to w gruncie rzeczy to jest komedia, czy próba komedii. Więc często robił filmy, w których ten element humorystyczny, a nietypowego humoru, właśnie takiego humoru, który nie jest dosadny, a jest już tak enigmatyczny, że właściwie tylko w pewnym kodzie, w pewnym kluczu można go rozumieć. Na przykład muszę Państwu powiedzieć, że no, niezliczona ilość SMS-ów, może przesadzam z tą niezliczoną ilością, no ale tak się często też komunikujemy, to są takie SMS-y perełki, bo z reguły nikt na to nie zwraca uwagi. No, piszemy jakieś takie komunikaty naprawdę proste, szybko, bo pędzimy, a potem nagle dostaję taką perełkę od pana Andrzeja Barańskiego i muszę się zastanowić, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli, a potem mówię, Boże, jaki on jest inteligentny, jakie to jest fantastyczne i tak się wstydzę, że ja takie bzdury jakieś tam piszę, że coś tam trzeba załatwić albo gdzieś przyjadę, a potem jest taka perełeczka, no ale myślę, że on inaczej nie potrafi. Właśnie myślę, że kłopot odwrotnie niż nam wszystkim, kłopot by sprawiło napisanie takiego byle jakiego SMS-a i tu by musiał się zastanawiać, żeby napisać, że on to po prostu tak jest. No jest też pogodnym, uśmiechniętym człowiekiem i ma w sobie właśnie ten lingwistyczny, nazwałbym go, dar w komunikowaniu. I pewnie dlatego ten Miron Białoszewski jest mu tak bliski i tak piękny film nakręcił. Drodzy Państwo, obiecałam, że Państwo są częścią tego spotkania, to jeżeli są pytania, to bardzo proszę teraz, a za moment zaczniemy projekcję filmu Parę osób, mały czas. Proszę bardzo. Ktoś może jeszcze... Właśnie. To już Iwonka odpowie. Bo ja też... Oczywiście pan Andrzej był zaproszony przez nas na to spotkanie, ale nie mógł być z nami w tym roku. Obiecał, że na następnym spotkaniu na pewno się pojawi. Także ja mam wielką nadzieję, że w tym gronie i pan Andrzej z tego ekranu do nas zejdzie i będzie z Państwem w przyszłym roku na spotkaniu tutaj w Centrum Kultury. Na pewno. Ktoś z Państwa miałby jeszcze zadać pytanie? Skoro nie, no to drodzy Państwo, w filmie, który za chwilę pojawi się na wielkim ekranie, Miron Białoszewski wypowiada takie zdanie, które ja uwielbiam. Łap szczęście za ogon. On próbuje podnieść na duchu Jadwigę Stańczakową. Nawet jeśli ci się wyrwie, to zostaną ci w ręce pióra. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj wspólnie tutaj próbujemy złapać chwilę szczęścia, bo chyba o to w gruncie rzeczy w życiu chodzi. I nie mam wątpliwości, że dzisiejsze spotkanie z Łukaszem ja sobie schowam takiego magazynu dobrych wspomnień i mam nadzieję, że Państwo również, bo czasem do szczęścia wystarczy parę osób i mały czas. Łukasz Maciejewski, pięknie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ani bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ojej, dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. I życzymy dobrego seansu.